W dzisiejszym filmie pokażę Wam 5 ekstremalnych sekretów Brookhaven. Jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną do końca koniecznie i zostawiajcie mi tutaj łapeczki oraz widzowie subskrybujcie kanał, ponieważ dobijamy 1 000 000 widzowie, tak jest, 10 tysięcy tylko brakuje. Bo jeśli zdobędę 1 000 000 subskrypcji na tym kanale, to pojawi się piosenka specjalnie dla Was. Pierwszy sekret, jaki chcę Wam pokazać, to musimy sobie zespełnić do tego domek. No i może to być wakant ten. 11, uwaga, sobie pyk wybieramy. No i teraz musimy wybrać taki domek z gwiazdką. Szukamy go. O, jest, mamy. To jest ten domek, słuchajcie, z taką górką z przodu i drzewem. No dobra, no to go wybieramy, słuchajcie. Spełnimy sobie i jest tam jedno ciekawe miejsce. Takie nietypowe, bardzo dobrze ukryte. Zaraz zobaczycie. Uwaga, jeszcze nam się domek spełni. W tym momencie się upewnijcie, czy mi tutaj zostawiliście łapeczkę do góry. A my wchodzimy już do domku, bo jest on już... Ale dziwnie to jest, nie? Bo jest on już zespełniony. Wbijamy tutaj i tu musimy iść do łazienki. Tylko, że no, łazienka jest, widzowie, na dole. Taka łazienka jakby przy basenie. Taka niepełna łazienka. Bo tylko tutaj się, słuchajcie, używa prysznicu, żeby się ochlapać przed pójściem do basenu, no i też z powrotem. Więc widzowie, tutaj właśnie musimy zejść, żeby znaleźć te ukryte pomieszczenie. Dajcie w tym momencie znać koniecznie w komentarzach, czy wiedzieliście o tym wcześniej, co Wam zaraz pokażę. A tutaj jest ukryte właśnie miejsce. Zobaczcie. Możemy sobie kliknąć tutaj, żeby leciała nam woda, ale możemy sobie też kliknąć tutaj, żeby nam się coś otworzyło. Pyk! Tadam! Zobaczcie! Ściana! I ona się już zamknęła. Dobrze, że szybko tutaj przeszłam, że zdążyłam. I zobaczcie! Jesteśmy w podziemiach, a na samym końcu jest safe. Tadam! Mamy safe, widzowie. I możemy sobie wziąć kaskę. Fajnie, nie? Dajcie znać, czy wiedzieliście o tym tajemniczym miejscu. Jest ono bardzo ciekawie zrobione. Ale dobra, ja stąd, widzowie, zmykam. Lecimy do kolejnego sekretu ekstremalnego. Kolejna rzecz to znajduje się w policji, ale też zarazem w ogóle w całym mieście. Więc widzowie, lecimy sobie stąd teraz szybciutko. Biegniemy sobie na policję oczywiście. No i nie wiem, czy wiecie, ale na policji jest takie główne centrum dowodzenia właśnie, żeby podglądać całe nasze miasto. I tam są właśnie kamery, które obejmują całe miasto. Można sobie tam siedzieć i obczajać, co się tutaj dzieje. Uwaga, siadamy sobie tu, pyk, dobra, i mamy police cams. No i możemy sobie patrzeć na całe miasto, obczajać, czy wszystko jest w porządku i tak dalej. Zobaczcie, no chyba każda ulica i każde pomieszczenie jest tutaj, widzowie, widoczne. No spójrzcie, możemy widzieć tutaj wszystko. No chyba jednak prawie wszystko. Ale zobaczcie, jak weźmiemy sobie backpack i weźmiemy sobie tutaj lornetkę, to teraz będziecie mogli zobaczyć, gdzie jest ta kamera. Bo tutaj się rozglądając, tylko można się domyślać. A jak teraz ściśniemy sobie tą lornetkę, to zobaczymy, w którym miejscu ta kamera nas podgląduje. Jak to zrobić? Zobaczcie. Kolejność też jest bardzo ważna. I bierzemy tak lornetkę. Więc wbijamy jedyneczkę, dajemy F1, więc to już działa, mamy tu przybliżenie, ale spokojnie, musimy usiąść na krzesło. Siedzimy już na krześle i teraz możemy sobie zmieniać te kamery. No i widzicie, że tutaj też sobie możecie coś podglądywać, ale jest to w wielkim przybliżeniu i w sumie mało tu widać, co nie? Ale jak przejdziemy na taki obraz na mieście, te główne ulice, żebyśmy sobie zobaczyli, to słuchajcie, będziemy mogli wyłączyć sobie tą lornetkę i wtedy zobaczymy, gdzie jest ta kamera. Uwaga! Wyłączamy i pyk, zobaczcie, kamera znajduje się tutaj i tak naprawdę w każdym przypadku byście mogli tak zrobić, że na przykład byście wyłączyli nagle tą lornetkę w szpitalu, w kafeterii i tak dalej i wtedy zobaczycie, w którym konkretnie miejscu jest schowana ta kamera. No przecież ogólnie jak sobie gramy w Brookhaven, to się na mnie rzuca w oczy ta kamera. No założę się, że większość z Was nie wiedziała, że w ogóle tutaj jest kamera.
Po prostu nie zwracaliśmy na to uwagi. I teraz sobie zeskoczyliśmy i to już jest sprawa załatwiona. Także widzowie, pamiętajcie, że są tutaj kamery w mieście i one nas kamerują. Także jesteśmy obserwowani. Spójrzcie na to, teraz jak wyszłam przecież przy policji, no to nie za bardzo ona się rzuca w oczy, ta kamera. Dopiero jak zejdę jakoś z tej strony, to coś tam troszeczkę widać. Ale to był mój drugi ekstremalny sekret w Brookhaven. Ekstremalny sekret to jest tajemnicza postać, która powinna nagle pojawić nam się w apartamencie. Zobaczymy, koniecznie musimy to sprawdzić, więc lecimy do apartamentu i trzeba wybrać prawdopodobnie apartament numer 1, więc biegnę najszybciej jak się da, szybko biegnę tutaj. I słuchajcie, tak, spełnimy sobie właśnie wakant pierwszy, dobra, buduje nam się. I kolejna rzecz, jaką musimy tutaj zrobić, to uwaga. Wchodzimy sobie, zamykamy to, zasłaniamy okna i teraz widzowie, trzeba tutaj być i skoczyć 10 razy. Więc liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz trzeba usiąść przy laptopie, włączyć laptopa, policzyć też do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Okej, i tu powinno się coś zaraz wydarzyć strasznego, tylko musimy odsłonić z powrotem okna, otworzyć chatę i uwaga, wychodząc z tego domu i go usuwając, powinna tu stać czarna postać. Uwaga, uwaga. I patrzcie, rozglądajcie się tutaj, czy wyskoczy czarna postać. Czy zaakceptujemy, czy powiemy, że ten sekret działa? Pyk! Ej, nie pojawiła się żadna czarna postać. Oszukali mnie, słuchajcie. Ten sekret chyba był naciągany. Ktoś mnie tu oszukał. No dobra, inne sekrety zadziałały, ale ten trzeci nie. Lecimy w takim razie do kolejnego. Kolejna sprawa to to, że możemy sobie robić swoje lądowisko w Brookhaven i lądować tak naprawdę gdzie chcemy. Teraz może przenieśmy się w jedno konkretne miejsce, takie gdzie będzie idealne właśnie pole do tego, żeby zbudować sobie lądowisko. Gdzie by to mogło być? Ten wakant nie? Dobra, może pójdźmy tutaj. Okej. I tak się zastanawiam, że idealnym takim miejscem... O, w sumie mogłoby być to, bo zobaczcie, tam jest już górka, więc tutaj moglibyśmy zbudować swoje lądowisko. Już Wam pokazuję, jak to zrobić, tylko podbiegnijmy sobie tam. Dobra, uwaga, jesteśmy. I teraz słuchajcie, bierzemy sobie backpack. Bierzemy sobie, widzowie, propsy. Pyk, dobra. Wiemy, że na propsy są też limity, ale no zobaczymy, ile nam się uda tego zrobić. Elementy, dzięki którym zobaczymy, gdzie możemy lądować. No i teraz zmieniamy na to, co nas interesuje. O, to jest to. To jest to, słuchajcie. Tylko, że najlepiej byłoby to obrócić, wiecie? Więc wydaje mi się, że tak, tutaj sobie staniemy. Okej, i teraz światełko kieruje się w tę stronę. Więc teraz, słuchajcie, musimy sobie ustawić tak kilka. Jestem bardzo ciekawa, ile będzie można postawić tych propsów właśnie. Uwaga, 4, 5, 6, okej, 7, 8, to jest tak jak wiecie, na lotnisku przecież muszą być oświetlone te pasy. Uwaga, chyba 9, 10, ej, czy można więcej? 11, 12, 13, uwaga, lecimy, lecimy. Jeszcze teraz tutaj, 14, 15, 16, dobra, zróbmy z większymi odstępami. 17, 18, ej, tego można więcej? 19, 20, dobra, to lecimy. Lecimy, zrobimy tego więcej, widzowie. Jak się da, na maksa tyle, ile się da. Ale w końcu coś czuję, że i tak będzie ten limit tutaj. Więc pójdźmy teraz na drugą stronę. Tak, żeby ta druga strona taka, żeby pusta taka nie była. Stawiamy to. Dobra, nie będzie to idealnie jakoś wobec siebie równe, ale to jest nieważne, widzowie. Zobaczcie, budujemy swoje lądowisko.
No dobra, mamy prop limit. Jak na razie te lądowisko tutaj jakby się zbudowało? Na razie wszystko, co mieliśmy zrobić, to działa. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Teraz trzeba sobie zbudować dom i w sumie można byłoby właśnie lecieć na te tutaj, na te pole i tutaj zbudować tą taką bazę, gdzie możemy sobie z podziemi wylecieć właśnie jetem. Okej, wzięłam sobie miejsce 33 i teraz wybierzmy sobie tutaj bazę. Oczywiście musimy wybrać to i niech nam się zbuduje. Stamtąd już widać nasz pas jakby do lądowania, ale też można powiedzieć startowy. Więc uwaga, uwaga, lecimy, lecimy, bo zaraz sobie będziemy musieli zespawnić nasz właśnie jet. Widzowie, uwaga, wbijamy sobie i idziemy na dół, pyk, dobra, mamy to, no i zaraz sobie zespawnimy. Teraz tak, najpierw otwórzmy ten wylot, teraz zespawnimy jeta, okej, jesteśmy. Ja sobie chętnie bym jeszcze go przemieniła na biały, żeby było bardziej widać. No i dobra, lecimy, lecimy do góry i zobaczymy, jak wylądujemy właśnie tym jetem. Uwaga, 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 teraz tam, tam musimy, dobra, w prawo i... Speed? Na maksa dajemy speeda? No, ile jest max speed? 200. Uaa! Nie! Hamuj! Hamuj! Dobra, zwolnij, zwolnij! Zakręcaj, zakręcaj! Dobra, jeszcze raz, będzie jedno podejście, widzowie. Ja specjalnie dałam tego speeda takiego na maksa, żeby było ciekawiej, żeby sprawdzić, czy wyrobię. Ale słuchajcie, ciężko. Ciężko, dobra, obracamy się, obracamy się, obracamy się. Dobra, jesteśmy już na prostej i zwalniamy. Ale nie aż tak. Zwalniamy. Dobra. Okej, okay, i będziemy lądować. Patrzcie. Lądujemy. Lądujemy. Udaje nam się, udaje nam się, udaje nam się. Czy dobrze wylądujemy? Bo spójrzcie, jak ten dziób się. O, dobra, 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 dobra. Musimy go jakoś tak zrównać, żeby było równiutko. No dobra. Ale on za 100 lat, słuchajcie, tak wyląduje. Dobra, podnieś ten dziób. Podnieś ten dziób, podnieś ten dziób. Na pas, na pas, na pas, na pas. Na pas, na pas, na pas. Na pas, troszeczkę na pas. Ej, ciężkie to zadanie. Bardzo, dobra. Teraz sobie zwalniamy. Dobra, lądujemy. Okej, jest, udało się wylądować, słuchajcie. Ale było ciężko. No najlepiej jest faktycznie lądować i nie zwalniać. Wtedy wylądujecie na pewno. A tak to zawiśniecie w powietrzu jak ja na początku. Widzowie, tutaj taki czwarty sekrecik, dość ekstremalny. Dajcie znać, czy robiliście już tutaj swoje lądowisko w Brookhaven. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się podoba, więc to też może wam się przydać do jakichś historyjek. A teraz lecimy do ostatniego. Kolejny ekstremalny sekret na dziś to jest to, że pojawi się coś strasznego, zdarzy się coś strasznego, jeśli zbudujemy odpowiedni domek w odpowiednim miejscu i pójdziemy gdzieś się schowamy w tym domku oraz będziemy się czołgać. Sprawdzimy to, widzowie. Wcześniej to nie zadziałało, więc jestem ciekawa, czy teraz zadziała. Więc teraz tak, musimy sobie wybrać domek oczywiście, ale musi to być miejsce numer 14. Jest wolne, bo jestem na swoim serwerze, widzowie. I teraz musimy domek zbudować taki mega zwyczajny, o ten właśnie tutaj. Zobaczcie. Ten domek buduje nam się. Uwaga, uwaga. Okej, okay. I teraz widzowie, ta akcja dzieje się tylko o 3 w nocy, więc musimy się upewnić, że jest 3 w nocy. Mamy 3 w nocy, widzowie. Wchodzimy do domku. Teraz musimy go zamknąć, zasłonić wszystko. Okej, mamy to. I teraz musimy tutaj w kuchni ukryć się pod tym blatem w kuchni, więc jeszcze trzeba się zmniejszyć. Dobra, 0,5, najmniej jak się da. Teraz bierzemy crawl. Teraz bierzemy crawl. Wchodzimy, widzowie, tutaj. W tym momencie możemy sobie sprawdzić kamery i zobaczymy, czy coś tutaj się strasznego na przykład pojawi albo coś wydarzy. Tu nie ma nic. Tu widać mnie. Tu nie ma. Tu nie ma. Na backyard też nie. Tu też nie. Ej! Jejku, znowu miałam wrażenie, że coś mi tutaj śmigło, nie wiem, że coś się tu poruszyło w rogu, ale chyba mi się wydawało, widzowie, ale nie wiem, dajcie znać. Wydaje mi się, że to nie działa, że mnie oszukali z tymi takimi dziwnymi rzeczami, które niby wyskakują, widzowie. No, niestety, ja stwierdzam, słuchajcie,
że to niestety nie działa. Zróbcie sobie to i dajcie znać, czy u was to zadziałało. Dzisiaj było 5 sekretów, ekstremalnych sekretów Roblox Brookhaven. Dajcie znać, jakie byście chcieli następnym razem zobaczyć i w ogóle, co byście na przykład chcieli zobaczyć w Brookhaven. A ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, pa pa!